Pomimo tego, że Casio w swoim osobnym pliku PDF daje nam rozpisane wszystkie funkcje na klawiaturze, z których możemy skorzystać, to może Was to przerażać i możecie pomyśleć, że nie wiem, ten instrument to nie dla mnie. Pamiętajcie, że większość pianin cyfrowych, które nie mają tutaj dużo przycisków, niestety tak jest skonstruowana, że te funkcje są wybierane poprzez klawisze. Ale mamy aplikację Casio Cordana. Teraz akurat jest ona zmieniona. Wcześniej logo było żółte, teraz jest czarne i ta ikonka jest czarna. Natomiast wiele się tutaj aż tak nie zmieniło. Poprawiono błędy. Jak to podłączyć? Podłączamy sobie po USB do systemów Android, ewentualnie iOS. Jeśli chcecie skorzystać z iOS-a, czyli iPhone'a, tabletu typu iPad, w zależności od generacji, musicie użyć przejściówki. Jeśli chcecie skorzystać z Androida, macie łatwiej, dlatego że jeśli do waszego telefonu jest dodawana taka przejściówka typu USB-C na USB, no to podłączacie. Zresztą takie przejściówki są dosyć tanie w Androidzie. Niestety w iOS-ie są one droższe, nawet do ponad 100 zł, co przeraża, ale niestety taka jest konieczność. W instrumencie mamy Bluetooth, natomiast ten Bluetooth służy nam po to, abyśmy uruchamiali, odtwarzali muzykę z tabletu, telefonu na instrumencie. Nie obsługujemy przez niego aplikacji, jedynie po kablu. No dobrze, ja już mam tutaj podłączony instrument z aplikacją. Łączę się właśnie. I zobaczcie, co ja tutaj mogę zrobić. Mogę połączyć dwa brzmienia ze sobą. Ale kiedy kliknę w ten trybek u góry, no to mogę zmienić głośność, czyli dokładnie to samo, co robiłem tutaj. I te wszystkie funkcje są tutaj ukryte u góry. Natomiast tutaj jest mi łatwiej. Mogę zmienić oktawę. Mogę rozstroić to brzmienie. A mogę nawet zmienić, żeby pedał nie działał. Na drugiej warstwie, na drugim brzmieniu. Zobaczcie, ile jest tutaj brzmień do wyboru. Tak jak wspominałem, mamy te 17 brzmień, natomiast kiedy zrobimy split, no to mamy bas. Tutaj jest bas. W porządku. Lecimy sobie dalej. Ja tylko wyłączę split. Jeszcze raz się połączę, bo... O właśnie. Wyłączę split, wyłączę layer i włączę brzmienie typu piano. I teraz spieszę Wam pokazywać nowe funkcje. W drugim okienku, czyli keyboard, mamy obsługę czułości klawiatury. Możemy wyłączyć dynamikę, możemy sprawdzić, aby ta dynamika była jeszcze mocniejsza. Funkcja duet, czyli podzielenie pianina na dwie różne części. Siedzi tutaj uczeń, tutaj nauczyciel i pokazuje nam, jak zagrać. Mamy ten sam zakres klawiatury. Proszę bardzo. Nie, inaczej muszę powiedzieć. Bardzo zacinam się to. Okay. Drugie okienko, funkcja keyboard, sound source. Klikam w drugie okienko. A tam mam obsługę klawiatury, czyli czułość klawiatury. Mogę wyłączyć totalnie dynamikę, zobaczcie. Albo zwiększać ją stopniowo. I teraz na Heavy 2 naprawdę klawiatura jest bardzo ciężka. Żeby uzyskać jasne brzmienie, muszę naprawdę mocno przywalić. To nie jest najlepsza opcja, dlatego że klawiatura się szybciej wtedy zużywa. W każdym instrumencie, tak więc nie ustawiajcie aż tak mocno, no, chyba że naprawdę nie czujecie tej klawiatury. Ale to naprawdę wpływa na twardość klawiatury, na jej trwałość klawiatury. Mamy funkcję duet. Funkcja duet to podzielenie klawiatury na dwie różne części. Ja już to aktywuję. Teraz zobaczcie, siedzi tutaj nauczyciel, tutaj uczeń i mówi, zagraj tak. No to uczeń robi, jest w stanie to powtórzyć na tej samej wysokości. Nie musimy się gdzieś tam przesiadać. Normalnie by to brzmiało. Wiecie, to jest bardzo pomocne. Trzecia zakładka to zakładka obsługi pedału. I mamy tutaj obsługi pedału tego pojedynczego. Możemy tutaj obsługiwać damper, możemy soft obsługiwać bądź metronom i ustawienie tempa. Czwarta zakładka, acoustic simulator. I tutaj zobaczcie, string resonance. Dam na czwórkę. Co się teraz wydarzy? Wzbudzam struny, które są otwarte. Tak więc tak jak w prawdziwym akustycznym fortepianie. Damper resonance. Kiedy ja nie używam pedału, mamy taki dźwięk. Kiedy użyję pedału, otworzą nam się znowu struny i będzie piękny pogłos. I to jest naprawdę, naprawdę fajne. Damper noise, czyli słyszycie ten efekt
mechaniki pedału. Key action noise off i on, czyli charakterystyczny stukot klawisza. O właśnie. Zobaczcie teraz. Bardzo, bardzo fajne. Efekty. Tak jak wspominałem, mamy symulator z GP500. Mamy tutaj na przykład dźwięki przestrzenne, brzmienie przestrzenne. Posłuchajcie. I drugi. Pierwszy jest szeroki. I drugi bardziej w moją stronę. Wyłączam go. Mamy chorus. Możemy decydować, jak głęboki ma być pogłos. Czy na audio in, tak jak wspominałem, ma również być pogłos na wejściach audio in. Czy mamy rozjaśnić brzmienie fortepianowe. Czy je przyciemnić. Mogę nagrywać tutaj dwie ścieżki w takim pokładowym rejestratorze. Zobaczcie. Najpierw usunę, bo być może coś nagrywałem wcześniej, nie pamiętam. I zobaczcie, klikam sobie play, mogę nagrywać już. Wystarczy. Teraz mogę wybrać, no kliknijmy rekord, drugą ścieżkę, electric piano i nagrywamy. No dobrze, co się z tym stało teraz? Kiedy ja sobie kliknę następną zakładkę, czyli moje wbudowane songi, to zobaczcie, że ja na 71 pozycji nagrałem sobie mój utwór. Ja mogę sobie takich songów ponagrywać dosyć sporo. Mogę też odtwarzać zapisane piosenki. Tak więc mam dostęp do tych moich piosenek na bieżąco. Mamy również metronom. I mogę zmieniać jego tempo. Mogę zmieniać głośność, mogę zmieniać ilość uderzeń, na przykład teraz. Proszę bardzo. Czyli tak klasyczny metronom, tylko że cyfrowy. Instrument ten występuje również w bieli, co jest bardzo fajną wiadomością dla tych, którzy kochają piękne wnętrza. Możecie również tutaj zamontować opcjonalny taki statyw, dzięki któremu nie będzie ten instrument stał na takim obrzydliwym statywie właśnie typu X, bo X-y są fajne na scenę, natomiast do domu warto mieć coś pięknego. Biało również się mniej palcuje na pewno. Mamy dużą tutaj taką gałkę głośności. Wyjścia liniowe, stereofoniczne, to jest coś, za co wasz akustyk wam podziękuje, dlatego że nie będzie musiał się tutaj podłączać pod wyjścia słuchawkowe. No i możecie, jest takie prawdopodobieństwo, że możecie mu ten sygnał przesterowywać. Tutaj tego nigdy nie będzie. Tak więc polecam sprawdzić ten instrument, bo zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobrze brzmi, bardzo ładnie wygląda. Szykuje się wielki hit Casio. Zobaczymy, jak będzie. Pozdrawiam na razie. Trzymajcie się. Cześć.